Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, speedrun 5.0, ale zobaczcie co się wydarzyło. Ustawiłem czas 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, więc będzie ciekawie. Zrobiłem to z tego względu, że na 5 minut nie mogłem przez pół godziny znaleźć przeciwnika, a 3 minuty plus 2 znalazł się od razu. Więc wynika z tego, że na po prostu na powyżej 2400 już bardzo trudno znaleźć przeciwnika. Bardzo trudno znaleźć przeciwnika o podobnym rankingu, więc Grand 3 plus 2. Myślę, że to będzie też ciekawa formuła, dlatego że czas dodawany nie będzie tutaj kolidował z jakimiś tam posunięciami czy pozycjami, które. Na, będą powodowały utratę czasu. Chodzi o to, że na przykład zagramy wieża na wieżę, No to tutaj trzeba będzie grać już, znaczy będzie trzeba już podpisać remis, więc to może być ciekawe. Myślę, że też wartościowe. Wiem, że te partie będą grane troszeczkę szybciej. Będę starał się komentować również jak najlepiej tylko potrafię. No ale na ten moment chyba tak musi zostać. 3 plus 2 to jest ok. Myślałem o 3 plus 0, ale. No myślę, że nie, 3 plus 2 to zawsze jest troszeczkę dłuższe tempo I myślę, że będzie trochę, trochę lepiej No dobra, skoczek na E5 Teraz się zastanawiam nad ruchem takim Może w ogóle tutaj, może Hetman C2 zagrajmy w takim razie Tego skoczka chciałbym stąd wypędzić, no nie ukrywam On mi wejdzie tu prawdopodobnie Tu bym chciał zagrać, ale Hetman mi sprzątnie i może skoczek tutaj w ogóle śmiesznie będzie i tak zagrać żeby tam wejść jest to jakaś koncepcja może spróbuję jej użyć skoczek b3 tak w ogóle dziwnie ten skoczek wygląda ale broni przede wszystkim tutaj pionka chcę wejść skoczkiem na a4 i na b6. Dobra, zostało to zagrane, więc tutaj odbijam to w przelocie i skoczek a5 bo raz, że tu mogę się spróbować odbić albo tutaj no jak tu będzie ruch, tutaj strzałka Strzałka, i tam wejdę. Czy to mi coś da? Nie wiem, ale zaryzykuję. Niech będzie ruch F4. No, po tym posunięciu muszę po prostu zbić. Nie ma wyjścia. Ten pionek jest. Zbił pionkiem? Okej. Okay. Więc jest pożądalu. To gramy sobie. Aha, on mi wejdzie tutaj. Dobra. Zagram tu, tu zagram, żeby krumiał też furtkę. Pilnujemy tu. Trzeba uważać czasem na takie poświęcenia. Koniec zagrał grzecznie. Okej. Okay. Tutaj król, właśnie król będzie miał problem. Mój król będzie miał duży problem. Muszę coś z tym zrobić, niestety. Aha, zbicie. Zbicie, zbicie. Wieża zbije i tutaj. Chodzę skoczkiem. Pytanie, czy ten skoczek mi coś da? Nie wiem. E, a, da. Oczywiście, że da. Pilnuję pola D4. Będę mógł e, forsować E4. Dobra, tutaj atakujesz. E, muszę chyba zagrać tak. Nie podoba mi się to, ale muszę tak zagrać. Goniec może po prostu zbić pionka. Mm, na no z tym się niestety trzeba liczyć. E4 będę musiał zagrać. W sumie tam też to może być ryzykowne, w sumie, bo potem król odejdzie wie, że H8, jakoś się pojawi. Jakoś, no nie ma jakości. Tutaj gramy konkretnie. Yy, ok, w sumie tak mogłem zagrać. Jak on bije, to ja bym zbił tu. No tak, muszę to wybić. Nie mam wyjścia. Czy to Hetman zbije? Ok. Zbijam, zbijam, zbijam. Muszę zagrać tu, obronić pionka i wieża wejdzie do gry. Mam pionka mniej, on ma dwa wolne piony. Kurczę, one są niebezpieczne, od razu wieżą mogłem zagrać, bo jest ruch C4. Straszne posunięcie. Nie zagrał. Lecimy tak, nie zagrał tego posunięcia, ale zaraz zagra. Muszę szybko królem przejść tutaj, bardzo szybko. No, król... no właśnie, tego nie chciałem. Tego nie chciałem, nie pozwolę mu zagrać tak, bo będę mógł zbić. Tutaj e4. Liczę, bo jak zagra tu, ja tu. A i wejdzie, muszę tak. Wejdzie i męczy. Niestety król jak złapie dobrą aktywność. W ogóle chcę tak chyba zagrać i tutaj. Tyle, że muszę wrócić, bo będzie ruch a4. Tak mogę w sumie zbić. A tak też mogę zagrać. I Teraz mogę zbić tu. Aha, on da szacha, ja zbiję tu. Mmm, niedobrze. Ale okej. Okay. Niech będzie najpierw tak, bo tu się może zasadzić. Spróbuję wziąć tego piona. Ojejku, ale partia. Ile ja mam czasu? No to będą, będą ciekawe rozgrywki. Tutaj on da szacha, ja tu. On zbije pionki, mam przewalone. tutaj weźmiesz tutaj. No dobra, muszę iść po tego pionka, nie mam wyjścia. Tak muszę grać, no właśnie. Muszę iść i wziąć tego pionka. On C4 nie może, bo tu strzałka. Tak, coś w tym stylu. Tak, tak, tak. No ten pionek będzie potem groźny, mam nadzieję. Mam nadzieję, to jest jedyna deska ratunku, oczywiście tam pionki lecą. No muszę wziąć, on może tutaj. No, muszę tak. Może wziąć tego pionka. Ok. Czyżbym tutaj mógł zagrać? Chwilka. Tu, tu. Co on będzie kombinował? Aha, odejście. E, odejście. Ja tutaj tym skoczkiem nic nie podziałam chyba. Tutaj, 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 tutaj. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. No muszę chyba tu iść, próbować iść tam. Goniec C3. Niestety. Albo wieża po prostu zbiję i tu będzie groziło. No tak, muszę. Skoczek nie ma szacha. Tak, zagrasz. Ja tu, ty tu, ja tu. Hmm. Jeszcze goniec jest. Tutaj no tak, no niestety. Partię mam przegraną. No tak, to jest przegrana partia. Yy, tutaj. Nie, nie mogę. Muszę zbić. No to jest przegrana partia. A gość ma w ogóle 2500. Teraz się dopiero. Zorientowałem może jeszcze szach i tu, ale to też w topka, nawet jeśli wieża się poświęci. Tutaj szach Wieża szach tutaj A nawet tak, dokładnie. A tu, no goniec zagra tutaj, tak Taki szach, ale to też nic nie daje Po prostu zbił, A, jasne i tu Przegrana, dobra Spróbujemy zagrać jeszcze raz nowe tempo Nie jest łatwo ok, E4, G6 Goniec G7 3 plus 2 jest takim tempem Niełatwym, bo Tutaj na czas nie wygramy. Tutaj szczęścia nie będzie, ale gram z bardzo silnym zawodnikiem. A6, posunięcie B5 w zanadrzu. Ok, skoczek C6, jak jest A4, to skoczek C6. Spoko i E5. Piękna obrona nowoczesna. Obrona Pirca, można powiedzieć teraz, powstała. Spróbujemy tutaj, żeby tu się ustawić. Pozycja jest bardzo podobna z obrony królewsko-indyjskiej. H6, żeby nie było wjazdu, będę miał możliwość z takiego ruchu. Chociaż tak jeszcze nie mogę, bo to będzie plomba, tu i E5, to jest niebezpieczne, więc jeszcze trzeba się wstrzymać ze skoczkiem F4. Ruch F5, bicie tu, tu, tu i tu skoczek pada, może jakiś hetman E8, ale też... Okay. Teraz, teraz mogę, teraz mogę, bo wybicie jest super dla mnie, oczywiście gońcem, bo on nie ma E5. Wróci i będzie e5 no, On wie o co chodzi w tych szachach A jakbym tak zagrał, byś mi wybił, abym wybił Też mi się podoba, gram tak Nie mogę mu pozwolić po prostu na e5 No, chyba go zaskoczyłem. No bo tak, wymiana ta nie jest zła, bo ogoniec biopolowy ma akcję po białych polach. Tu jeszcze Hetman D6 mi się bardzo podoba, żeby zablokować. Nie ma tego ruchu i chyba jakoś pionkami będę musiał iść, chociaż taki ruch trzeba wykonać. Według mnie wyprowadzenie wszystkich figur jest tutaj bardzo ważne. I teraz mogę skonstruować kon ten kon 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 kontynuować atak, konstruować. No, hapień, żeby nie było takiego ruchu. Przestawię króla. Mam na to czas. F6, tak, coś w tym stylu. Może w ogóle tak przestawić skoczka. Skoczek w sumie stoi ok. Będzie F6. Zobaczcie, że on nie może mi nic zrobić. To też jest fajne. Taki pancerzyk żeśmy ustawili. Yy, tak, może. To co mi zaatakujesz? Yy, no, może tak, żeby zagrać G5, żeby nie stracić pionka. Tak będziesz szedł. Ok. Mogę tak zagrać w sumie, bo jak zagrasz tu, to ja tu. A jak ty tu, to ja tu. Wszyscy zadowoleni? Aha, tu możesz, no ale to zostawimy w spokoju, nie będę tego ruszał. A, tak i tak będę przeprowadzał. Wybicie dla mnie, będzie cudowne, wolna linia C, ja teraz mogę grać inną koncepcję. Zupełnie inną. Jeszcze prostujesz mi pionki, bardzo Ci dziękuję, przeciwniku. No to słuchajcie, mam go. To jest kompletnie wygrana pozycja czarnymi. Kompletnie. Oczywiście, wygrana nie znaczy, że ja ją wygram, ale y, oceniam ją jako wygraną. Do tego ruchu dojdziesz, co? No tak, do tego ruchu dojdziesz niestety. Tak, żeby wprowadzić wieżę. Bitka. A, tutaj trzeba będzie bronić. Tak zagrałeś? Okej. Okay. Dobra, gram tu i tu. Bez sensu. Tutaj jeszcze trzeba wrzucić ruch. Co on tu może, a czego nie może? Kurczę. No właśnie o tym mówiłem, że jest wygrana, a ja nie mogę jej wygrać. Tu chyba mogę, tak. Tu mogę. On tu. Tu, on tu, ja tu. On weźmie skoczka z szachem. Ja tak, on szach, ja tu. On weźmie. To chyba bez znaczenia, bo moja wieża będzie aktywna. Dobra. Yy, dobra. Ja mam dużo czasu, dlaczego ja tak się śpieszę? Krzysztof. Gram tak. Mimo wszystko wchodzę w ten wariant. Nawet coś takiego, jasne. A. Chwila, coś tu może zakombinować z tymi pionkami, żeby go tam w siatce ustawić. Dobra, idę tak, bo on może jeszcze tak. Jak tak, ja tu on poświęci. Ja poświęcę. Pionki pójdą, nie wiem. O kurczę, ale się porobiło. On z koczkiem tu. A tu może. G3. Próbuję króla ustawić w siatce matowej. Bo jakbym zagrał tak, to on. Tak myślałem, że tu zagrasz. A, tak myślałem, że tu zagrasz kolego. Ryzyk fizyk, idę tutaj, bo tak mi się chce tam zagrać. Tu i F3 i bicie, tak? Źle, on zagra koczkiem. kurczę, ale mam taki ruch. Mam taki ruch, gniotę go mocno. Jeszcze H3 może? Jak tutaj, to tutaj to wygrywam, więc nie może mi być gońca. Szacha jakiegoś niebezpiecznego. Aha, tu już chcesz dać, chcesz dać szacha, jakbym tak zagrał. Um. Może tu, 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 um. Jak tu grać? A może tutaj w ogóle? Nie, no tak, hatszy tu. Tu. Okej. Okay, Hacz. Idziemy Hacz. Nie wiem, co to jest, ale w ogóle strasznie niestandardowo to wygląda. Strasznie niestandardowo. Czy to coś daje? Możliwe. Nie mam bladego pojęcia. Pytanie, czy tutaj nie jest dobre teraz? Mm, bijesz. No nie, muszę. Muszę tak zagrać. Jeśli tu, to tu. Jeśli wieża, to tu, i też jest dobrze, tu, potem z szachem, wieża tu. Ale partia, ale partia się zrobiła. Dymy niesamowite. Zobaczcie te pionki. Nigdy takich pionków nie miałem przeciwko dwóm pionkom przeciwnika. Kompletnie zwariowana poza. On tak może? I zbił chyba najlepiej. Może G2, ale król H2 jeszcze ma. I tutaj szach. Wieża zbije. On zbije. Wieżą. Ja bije tu i tu. I mam go. Wieża zbije. Bije, wieżą. Wieża bije. Jak tutaj, to tu. Aktywność. Cały czas, jak skoczek zbija tu, to ja mam tutaj opcję. I pionek będzie dochodził. Te pionki, wbrew pozorom, mnie będą asekurowały. A jak zagram tak, on tu, ja tu, on z szachem, ja tu, on tu, o matko, co to tu będzie? Będzie bronił, a te pionki będą uciekać. Nie wiem, no zobaczymy. E, chwila, bo jeżeli. Co ja liczyłem? E, aha, liczyłem to. Na przykład on zagra tak. Dobra, już tak nie zagrał. Tutaj muszę zagrać. Tak, i tu muszę zagrać. Cały czas to bicie jest dla mnie ok. A bije skoczka przecież. Mogę nawet jeszcze zbić tu. On tu, ja tu. On tu, ja bije skoczka. Oczywiście, znaczy, że mogę, bo mam opcję z szachem. Opcja z szachem. Yy. Może tak. I grozi mat. Czy to działa? Nie, bo on jeszcze ma tutaj szacha. Muszę zbić zbić, On ucieka. Ja tu on ucieka. Ja tu. Z matem. Eee, czy to działa chwila. Eee, tutaj. Tu. Tu. On może zbić tu. Tu jest opcja. Dobra, daję mata. Siatka matowa. On ucieka. Ja tutaj. Grożę matem. A tak, tutaj, 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 on tu, a wtedy tutaj grozi. Mat i wzięcie, dobra. Powinno się zgadzać, ale partia, słuchajcie, ale partia. Nie wiem, czy odczuwacie te emocje, ale ja je mocno odczuwam. A jak zbija, tu, to ja tu, jak ucieka, to wieża zawsze obroni. Okej. Okay. Tak. Jak on tu, to ja tu. Czy ja tu się bronię? Grozi mat. Bronię. Grozi mat. Okej. Okay. Mam to. Uo, ale było, ale za dyma. Przyznacie sami działo się. Znowu ten gość ten sam D4 Skoczek. Niech będzie znowu C4 pewnie C5. Dokładnie. Zagramy ten sam wariant. Znaczy może inny wymyślę teraz. Po prostu E4 teraz zagram. Zwykły skoczek. Ok, A4 pilnujemy. No tak, tak, tutaj goniec, goniec, bicie, bicie, w porządku, normalna sprawa, Wieża E1, H3, żeby nie było skoczka, ok, goniec F4, no jak tutaj to w ogóle chyba chlaśnięcie, dobra, tak, można, ok, taki ruch będzie grany przez niego, więc chyba tak trzeba, dobra, gram A5, Wejście tutaj, dobra, goniec sobie fajnie strzela, i mogę teraz ładnie wycofać końca tu i zagrać tak. Ok, bicie w przelocie, on zbije wieżą. Zagram tu. No, muszę otworzyć tę pozycję F4. I tu chyba trzeba bronić chwileczkę, że A2 może. Wierzę A2, on zbije tu, tu. No, wierzę A2. Skoczek tu wejdzie prawdopodobnie. A, jeszcze mocniej atakujesz. No tak. Mogę teraz w sumie tak zagrać. Aha. Zagrasz tu, tu. Ciekawe rzeczy też się będą działy na pewno. Tu. Hmm. Co by tutaj grać? Co by tutaj grać? Dobra, niech będzie ruch skoczkiem, tu bardziej pilnuję, On gońca, jak pią pion zapionkę odda, to jest OK. Tak, widzę, 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 widzę. Chyba goniec na F3 po prostu z planem takim. No jak szach nastąpi, no to oczywiście odejście. Tutaj, tutaj, tutaj. Mocno będzie zbijał tam chyba nic, ale tutaj będzie można zbić. Tak. Tak, tak. Tutaj, tu. Tu będzie. Dobra, jedziemy na zadymkę. Na zadymkę. Tutaj nie ma co się zastanawiać. Gramy D6. Zadymka musi być. O, to tym bardziej. Aha, bo teraz masz taki ruch, co? Masz taki ruch, niestety. Pytanie, czy ja nie mogę tutaj? Nie, nie mogę, bo skoczek po prostu zbije co ja w ogóle myślę. Tak. Tak. Co on tutaj może. Dobra, goniec tu. Będziemy tam próbować. Tylko szkoda, że nie mam wieży tutaj na F1. O, wszystko chciałoby się mieć naraz. Jeżeli skoczek tu, to jest opcja D7. On tak, tylko Hetman będzie bronił, i potem tak, chyba jest opcja D7. Tak. Jeżeli on zagra tak, to też mam opcję bicia, bo on mi weźmie tu, ok. Teraz tak, tutaj. Ależ dużo taktyki. Teraz tak, chwila. Tutaj on mi może zagrać tu. Ja tu, on tu. A, i bierze E8. Dobra, to działa. Skoczek C5. W ogóle jeszcze takie ruchy są, nie? Z kosmosu. Chodzi o to, że tutaj, jak hetman zagra, czy tutaj, mój król będzie miał problem. Wtedy chyba tak trzeba będzie walnąć. Zobaczcie, on mało myślał, nie? Ostre rzeczy się dzieją tutaj z gościem z Turcji. 3 plus 2, też dobre tempo, chyba. To też jest yy, adekwatne do. Ups. Adekwatne do 5. Zero. Tak? Tak. Tu? Okej, okay, no. Jak tu do Hetman. Yy, no tak jak zbijesz. Dużo taktyki naprawdę. Tutaj. Cały czas tu mogę. On zbija. Tu wieża wisi. Dobra. Chyba tak... A, jeszcze nawet tam mogłem ciekawie zagrać. Tutaj. A nie, skoczek by się zawinął. Nie, strasznie dużo taktyki. Mega dużo taktyki. Naprawdę tutaj trzeba... Okej, okay, tu mi atakujesz, ciekawe czy mam jakieś takie bicie, nie wiem, no bije wieżę, nie widzę nic lepszego. Hetman C5, może tu, albo po prostu tak, tutaj zbijesz, wieża A4, chodzi o to, że on odejdzie, ja tu jakiś tam, strzałka, kurczę, ale się porobiło. Je jeszcze raz, tutaj to może w ogóle strzelę sobie tu Ten skoczek z szachem jakimś wejdzie Ja tak, ty mi weźmiesz tu Inaczej poszło Ej, przecież ja mogę teraz tutaj zbić No Nie rozumiem Tak, to tak, albo tak Mam po prostu taki ruch i ogromna przewaga. Tutaj bronię tu bronię. Wyszedłem chyba z wieżą więcej. W ogóle jeszcze mogłem chyba tak zagrać, żeby było śmiesznie. mogłem wieża D5 zagrać. Wieża więcej. Po tych komplikacjach. Ale się narobiło. Słuchajcie, ale dzisiaj mamy partię. 3 plus 2 nie dość szybciej zawodnika łapie. To jeszcze dzieje się. Naprawdę się dzieje. Mam nadzieję, że też tam jakaś wartość z tego jest dla Was. Ale emocji sporo. Wieża więcej. No poddał przeciwnik, oczywiście. No wieża więcej. Okej, okay, cały czas gramy z nim partię. Niech będzie ruch. A może skoczek C6, właśnie. Ciekawe jak na to zareaguje na skoczek C6 i D5. Zobaczymy. Bitka, bitka. No i Hetman. Wiecie, jaki tu jest najlepszy ruch? Skoczek B5. Nikt tego posunięcia nie gra, nie? Bo król będzie musiał tak zagrać. I Roszada. No i co? Tak. Z opcją E5. Opcja E5. No E5, no napieramy tutaj. Jak on ma się bronić? Aha. Tak po prostu można. A tak. Grozi tutaj. Grozi wzięcie. Słuchajcie, mam chyba wygraną. Bije tu. On bije, ja bije tu. Zobaczcie, jak łatwo. Jak łatwo to poszło. Zbijam tu, po prostu zostaje z pionkiem więcej. Bez yy, żadnego wysiłku. No co on zagra tak? Ja walnę. Tu. Tu coś chcesz atakować, tak? Ja no bije tego gońca, który strzela w króla. Jak zagram tu. On zbije ja tu. I on ma ogromny problem. Dobra, idziemy tak, a jak odejdzie skoczek, to po prostu skoszę końca. Im więcej wymian dla, to jest lepiej dla mnie. Skoczek C6 zadziałało pięknie, wiecie. Ale to zadziałało. Wow, ale to zadziałało. No bo jak zagra tak, no to ja wymienię to wszystko do końca. Mam jakieś wejście skoczkiem, zostanę z pionkiem więcej po prostu. To jest chyba ok z jego strony, i, ale myślę, że zagram tak. Jeszcze go tutaj w, yy, spróbuję zaatakować, bo tutaj, to tu bronię, tu grozi strzałka. Teraz grozi tutaj strzałka, cała wymiana. Tutaj długa rozsada nie działa, bo zdobywam materiał. Dobrze mówię, tak, dobrze mówię, tutaj. Zawsze tam będzie akcja, ale patrzcie, poddał poddał! Rewanż! Próbujemy. Albo nowa partia. Ale słuchajcie, ale weszło z gościem 14 posunięć. Debiut zadyma pułapkowy, ale poszło ładnie. Dobra, jeszcze jedna akcja z gościem. To skoczek C3 w takim razie. Jak zadziałało czarnymi to zobaczymy, jak będzie białymi. E4. Okej, okay, skoczek idzie tędy. W ogóle mamy inny debiut. I skoczek F3 po prostu. Nie wiem jak wam, ale mi się ten debiut tutaj podoba. Ta struktura mi się bardzo podoba. Szybka, roszada. Ok, wybiję tego skoczka i D3 po prostu bronimy. Plan będzie taki, żeby zagrać F4. Mogę w sumie tutaj zagrać i spróbować go wybić. Dlaczego by nie? Wcześniej zagram F4. Ok, F5. Zobaczcie, napieram gościa. Po prostu napieram gościa. Świetnie. Tutaj a mogę tak? Z taką opcją? Zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje. Jak to wszystko się pięknie układa. Przecież to się pięknie wszystko układa. Ale debiuty, beauty, słuchajcie, końce 6, końce 3. Znaczy, się wiecie, no to są takie trochę boczniaki, co nie? Ale jak ktoś nie wie, jak grać, to dostaje się piękne pozy, nie? Ale to poszło genialnie. No bo tu jest problem czarnymi. Skoczek zagra tutaj, ja strzelę tu. Na związaniu zostanie. No nie wiem, może się jeszcze wygrzebie tutaj z tej pozycji, ale nie, on nie może tak, bo ja biję tu i tam potem. Aha, tu, tu, on tu. Nie, no bo tutaj co ja w ogóle. To on ma problem. Ogromny. Ogromny. Chodzi o to, że chcę zbić tu i potem na F6. Dokładnie. No to teraz. Chwila, zastanówmy się, jest czas. Zbijam tu, on wierzą. Albo Hetmanem, bez. No tak, no muszę tak, no. Muszę w ten sposób grać. Otwartą wieżę, w ogóle pff, miodek. Tutaj i tu jest po partii. Czekajcie, bo jeszcze. Chwila, chwila, chwila. Tutaj, tutaj, bo jeszcze mogę dać szachę. On tu. Nie, no trzeba bić. On musi zbić. Skoczek G4. Koniec nie gra. Skoczek gra zbije pionka za Friko. Zatakiem za zostanę. Drugi raz chyba koleś na to nie pójdzie, nie? F5. A to mądre podejście, ale to ja zbijam. On tutaj. Ja mam szacha. Okej. Okay. Mogę wejść, skoczki? Tak, skoczek F6 będzie go paraliżował mocno. Pszu, oddajesz? Serio? Biorę. Biorę, I gram tutaj, bronię wszystko, atakuję tutaj. Jeszcze dopcham wieżę. Krugi 8, ok. Słuchajcie, tu jest w porządku. No, cóż mogę zrobić w tej pozycji? Technicznie trzeba będzie próbować Hetmana trochę wyżej. Próba jakiejś wymiany Hetmana, może wieża E5, tu nie wpuszczamy nigdzie Hetmana. Opcja taka jest również ciekawa. goniec tu wieża tu, koniec gry. No i to się chyba udało, bo wymienię Hetmany. Ok, to się udało w ogóle bardzo szybko to zrealizować. No to teraz chwilka. Niech będzie g Tak po prostu. Poczekamy na jego ruch. Aha, on tutaj zagra. Wieża um. C1. Co tutaj, to nawet bym się chyba pokusił o bicie, bo potem jest szach i tu wieżówka. Mhm. Dobra, tak z planem takim. Bo tutaj to chyba tak. A4 nie ma gońca. No tutaj oczywiście a, Gram sobie za Friko. Wieża tu, żeby tam uderzyć. No to już teraz pionka traci. To myślę, że już jest gotowy prawie do rezygnacji. Tak czuję. Jednak nie. OK. Nabije. Kula trzeba doprowadzić, chyba pionkiem będę teraz zasuwać. Jest wygrana. Słuchajcie. Mamy to. Mamy to, słuchajcie, 2449 tempo 3 plus 2 trzeba grać, bo... Bo na 5 minut nikogo mi nie znajduje. W tym odcinku to by było chyba na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Piękne poszły miniaturki Skoczek C6, Skoczek C3. No przeciwnik nie istniał, można powiedzieć, w tych partiach. Oczywiście można tam grać lepiej. Dzięki. I widzimy się w następnych odcinkach. Przypominam o szachowych fundamentach. Do 3 lipca można je nabyć. Szachuś.pl podpię Podpięte będzie w komentarzu i w opisie. Na razie, cześć.